Dobry wieczór jeszcze raz. Nazywam się Ola Salwa i mam ogromną przyjemność poprowadzić rozmowę dla Państwa z reżyserem tego niezwykłego filmu, o tej niezwykłej postaci. Bardzo Państwa zachęcam do zabierania głosu, do dzielenia się opiniami, bo to jest premiera tego filmu. Jesteście Państwo pierwszymi widzami, którzy go obejrzeli, więc na pewno reżyser jest bardzo ciekawy. Bardzo też dziękujemy pani Katarzynie Herbert za obecność na seansie. Proszę Państwa, pierwsza recenzja jest pozytywna, teraz będzie chłostanie Rafaelu. A mówiąc już poważnie, chciałabym nawiązać do tego, co padło z ekranu, że dzieło należy kontemplować tak długo, jak powstawało, czyli ile mamy czasu? Nie, lepiej nie. Ja nawet nie pamiętam. Jest coś dziwnego, śmiesznego z tym słynnym Facebookiem, że od czasu do czasu chcąc, nie chcąc, przypomina tobie, jakie są wspomnienia z danego roku i od czasu do czasu się pojawiły i chyba u mojego ukochanego operatora także takie obrazy z naszych różnych planów po świecie i to jest czasem bolesne, bo człowiek niestety uświadamia sobie, że no, czas leci. No tak, ale zostanie po tobie ten film, tak jak po Zbigniewie Herbercie zostały te niesamowite wiersze, teksty, też jego niesamowity głos. To wspaniale, że mogliśmy go posłuchać, mogliśmy go zobaczyć, mogliśmy urealnić postać znaną tak naprawdę wielu tylko z lektur szkolnych, czyli bardzo pobieżnie. Proszę, opowiedz nam na tyle, na ile skrót herbertowski tutaj się uda. Jak ty odkryłeś swoją relację z Herbertem? W którym momencie on stał się dla ciebie takim bardzo ciekawym, istotnym poetą i właśnie pomyślałeś, że zrobisz film o nim? No, jak wiedzą państwo, ja nie byłem w szkole polskiej. Jak byłem dzieckiem, w związku z tym nie uczyłem się na pamięć jego wiersze i chyba to był może plusem do tego, żeby zrobić o nim film. Odkryłem Herberta stosunkowo późno w życiu, czyli dopiero kiedy na poważnie zacząłem się interesować literaturą polską po polsku. Ale tak naprawdę nie jestem specjalistą ani od poezji, ani od Herberta. Wszystko się zaczęło, jak powiedziałem, przed pokazem od spotkania, które zainicjowały Ellen Zaleski wraz z Marią Dziedziuszycką. To było po zakończeniu mojego poprzedniego dokumentu i stwierdziły, że fajne by było, żebym się spotkał z panią Katarzyną. No i tak naprawdę od tego się zaczęło, ale ja naprawdę na początku nie do końca się czułem pewny, czy jestem właściwą osobą na właściwym miejscu i przez jakiś czas broniłem się przed pomysłem, bo miałem wrażenie, że to jest, nie wiem, bardzo wysoka góra dla mnie. Więc no, dużo rozmawialiśmy o tym z panią Katarzyną, ale ona miała poczucie, że właśnie z tego powodu, że jestem stąd i nie do końca stąd i stamtąd, może lepiej będzie, ponieważ pani Katarzyna bała się, jak ona odejdzie, bała się z tego, co będzie z pamięcią, z twórczością Zbigniewa Herberta. Troszkę jest nadal przerażona tym, co pozwolę sobie mówić w jej imieniu, bo dużo rozmawialiśmy o tym. Troszkę przerażona jest tym, co się dzieje w ciągu ostatnich lat z twórczością Herberta, mianowicie, że jest strasznie coraz bardziej właśnie w szkołach, ograniczona do tych lektur patriotycznych, do tych wilków i tak dalej, które niewątpliwie oczywiście
Herbert napisał z pełnym przekonaniem, ale to jest część jego twórczość, a przede wszystkim nie można go ograniczyć do tego, jego ani życie, ani jego myśl. Więc jej pierwszy taki wstępny pomysł, bo ona zasugerowała, żeby coś takiego powstało, to było, żeby pokazać właśnie, jak ona mówi na początku, kim on był i w jaki sposób żył. I dopiero jak poznałem Andrzeja Franaszka, który wtedy jeszcze pisał biografię obszerną dla wydawnictwa Znak, dopiero po rozmowie z nim i kiedy miałem poczucie, że z Andrzejem jesteśmy w stanie pracować razem i się zrozumieć, to powiedziałem tak. I wtedy no to poszedłem dość skromnie do tematu, czyli uważałem, że Andrzej przede wszystkim ma wiedzę, a po drugie, że pani oczywiście Katarzyna wie o wszystkim lepiej. No i tak powoli, krok po kroku, szczególnie po tych wszystkich rozmowach z różnymi osobami po całym świecie, nabrałem troszkę. No nie przekonanie, no to może źle, bo byłem przekonany od początku, że jest fantastyczny temat, ale czułem się bardziej pewny, mimo tego, że jeszcze raz na początku tej historii, no to po pierwsze to nie był mój oryginalny pomysł tak naprawdę i po drugie to nie czuję się tutaj specjalistą od poezji, od Herberta troszkę, no na pewno dzisiaj zdecydowanie lepiej wiem. Ale no byłem na początku taki troszkę jak, no, troszkę jak słynny Candide Voltaire'a, czyli próbowałem właśnie ze swojego specyficznego punktu widzenia i ze swoją naiwnością otwierać się, zrozumieć, wybierać, żeby lepiej opowiadać. No tak, ale ty też nie jesteś taką przypadkową osobą, która bardzo dobrze zdokumentowała twórczość i życie Zbigniewa Herberta. Sam jesteś artystą. Twoje poprzednie filmy właściwie też dotyczyły takich osób żyjących na skraju kultur, które w tym poszukiwaniu dodatkowych ojczyzn wzbogacały się. Też pokazywałeś w swoich filmach to, jak dwudziestowieczna historia bardzo wpłynęła na losy twoich bohaterów, więc no Candide, ale nie do końca Candide, więc tak już zaraz państwu oddam głos, tylko jeszcze chciałam prosić cię o takie uzupełnienie twojego tonu, twojej takiej ścieżki, której szukałeś właśnie wśród głosów eksperckich. Nie no, próbuję być konsekwentny wobec siebie i mówić o rzeczach, które w pewny sposób, które znam i które mnie osobiście dotyczą. I jeden film łączy się z drugim i z trzecim i tak dalej, więc Herbert tutaj się nie pojawia oczywiście przypadkowo i w jaki sposób nawiązuje do historii Zaleskiego, czy Minkowskich, czy jeszcze innych, nawet do Kreta w pewnym sensie, więc, bo to jest cały czas, no tak, kwestia tożsamości, skąd właśnie startujemy w życiu, no, jaki bagaż nosimy ze sobą i co robimy z tego bagażu, no i pewnej też właśnie o pewnym humanizmie, tak, to nie znaczy, że jeśli czujemy się bardzo związani z danym krajem, z daną kulturą, to nie znaczy, że wykluczamy innych. I to akurat mi się najbardziej podoba u Herberta właśnie ta ogromna otwartość w sposób, w jaki właśnie on żył poza Polską. Dość biednych warunkach, ale cały czas będąc związany w jakiś sposób z Polską i to jest dla mnie bardzo wzruszające. Tak, zresztą tak jak słyszeliśmy z ekranu, artysta musi mieć swoje tematy, swoje obsesje, nie należy wcale ich leczyć czy im umniejszać. Czy chcielibyście już państwo może jakoś włączyć się do dyskusji? Bardzo proszę, tutaj pierwsze pytanie należy do pana. Tak, rejestrujemy to spotkanie, dlatego bardzo prosimy, żeby pytania były zadawane do mikrofonu.
Mikrofon jest włączony. Chciałem podziękować przede wszystkim za to, że na filmie pokazują się grafiki i rysunki, i szkice Herberta, bo to jest bardzo mało znana sprawa. Ciekawi mnie, skąd się to wzięło i czy Państwo mogliby ten temat rozbudować, gdyby było to możliwe. No, można zrobić całą serię filmów o szkicach, rysunkach Herberta. Jest, no nie pamiętam w tej chwili, jakie jest, ile jest tych rysunków, zeszytów w Bibliotece Narodowej, ale są niesamowite i dla mnie to było też kolejne, no, wielkie zaskoczenie, jak zobaczyłem, w jaki sposób i Herbert rysował. I przede wszystkim zrozumiałem, w jaki sposób dzięki temu on pracował. On sam o tym mówi w filmie, ale przy tej ilości, no, myślę, że on prawie codziennie musiał coś rysować i na pewno jest dużo jeszcze szkiców, rysunków, które w jakiś sposób zniknęły, czy on sam wyrzucił. Natomiast to był faktycznie bardzo ważnym elementem jego życia, jego twórczości. Stąd pomysł, żeby w jakiś sposób pracować z nimi poprzez animację. I współpracowałem z takim reżyserem animacji francuskim, Olivier Paty, który wziął te rysunki, te teksty też, bo chciałem też, żeby to pismo Herberta, które jest też bardzo specyficzne, graficzne, było obecne na ekranie, więc współpracowaliśmy w ten sposób, żeby te rysunki były więcej niż pokazywane, manuskrypty istniały w sposób inny niż zwyczajnie, ale czy za mało, może, ale no tak wyszło. Natomiast to jest moim zdaniem kolejny temat dla badaczy czy dla historyków sztuki. Właśnie znaczenie bardzo rzadkie, bo nie znam innych przypadków takich poetów, które rysowali cały czas. W każdym razie byłoby, myślę, bardzo pięknie, gdyby te rysunki zaistniały w jakiś sposób dla wszystkich. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Bardzo proszę, już do Pani wchodzę. Chciałam bardzo podziękować za ten film. To jest bardzo piękny film o poezji, o roli artysty. Mnie szczególnie wzruszył ten list napisany do młodych aktorów, przyszłych młodych aktorów, o ich roli. Naprawdę wspaniałe to były sceny z tą dziewczyną, młodą aktorką. Ale powiem, że ja domyślam się, z czego to wynika, ale jednego zdjęcia mi brakuje w tym filmie, jednak ze Stoczni Gdańskiej. Myślę, że to mógł być dylemat. Jest. Jest? O, przepraszam, to w takim razie przepraszam. Może jest, to nie... jest zdjęcie ze stoczni. Jest, tak? A. Zdjęcie z kościoła świętej. Proszę. Jest. Dziękuję za uwagę, za ten tekst, który Eliza zagrała. To jest ciekawe, bo w sumie ten tekst się pojawił dzięki temu, że przez długi czas nie mogliśmy z powodów materialnych dokończyć ten film i okazało się, że Eliza w międzyczasie dostała nagrodę. To były orły, tak mi się wydaje. I w czasie wręczenia tej nagrody ona właśnie przeczytała. Czyli nie przeczytała, bo znała na pamięć, ale zacytowała ten. No i wtedy właśnie Maria Michalska, nie wiem gdzie jest, producentka filmu,
zasugerowała, że żebyśmy jeszcze robili jakieś dokrętki, które myśmy robili dość późno w sumie w stosunku do innych sekwencji. Więc czasem no, ten czas, który jest długi w realizacji filmu dokumentalnego, pomaga. Bardzo proszę. Mamy czas na pana pytanie i jeszcze jedno, bo poezja to skrót, w związku z tym spotkanie po takim filmie też trochę tutaj musimy skrótem operować. Podaję panu mikrofon. Dziękuję. Chciałem wyrazić uznanie dla tego filmu, bo naprawdę jest bardzo dobry. Chciałem zapytać o zmianę tytułu, z czym to było powodowane. Nie chciałem. Bardzo dobre pytanie, dziękuję. Muszę troszkę... Tak. Na początku tytuł był Herbert mimo wszystko, ponieważ to było motto Zbigniewa Herberta, który pasuje doskonale do, jak Państwo chyba zrozumieli, do jego życia. Ale później stwierdziliśmy, że to ma jakiś kontekst bardzo negatywny, że od razu po prostu sprzeczność z losem. A tak naprawdę też dla mnie ważne jest to, w jaki sposób on się czuł i on się ustosunkował do tej Europy Zachodniej od pierwszego eseja Barbarzyńca w ogrodzie i w sumie ten tytuł jest moim zdaniem ponadczasowy, jeśli myślimy o nim i postanowiliśmy z tego powodu zmienić. Ostatnie pytanie. Bardzo proszę. Chciałam przede wszystkim pogratulować. Niezwykły film, brawo. Chciałam pogratulować przede wszystkim tej odwagi w filmie i to, o czym mówiła w tekście filmu pani Katarzyna, że Herbert nauczył ją żyć i nauczył odwagi, a widzę, że jesteś też współscenarzystą, mimo tego, że na początku nie chciałeś robić tego filmu. Czy bałeś się, czy uważałeś, że on jest właśnie pokonaniem jakiejś wielkiej góry i może dla kogoś innego? Jak myślałeś o tym scenariuszu? Czy opierałeś się właśnie na tym, co mówiła pani Katarzyna i czy to było dla ciebie tak ważne i to była ta prawda o Herbercie? Czy miałeś jakąś inną swoją drogę, swoją wizję? Ona wynikała z poezji? I dziękuję, gratuluję. Dziękuję. No, ciekawe pytanie. Obszerne. Nie chodzi o to, że nie chciałem. Chodzi o to, że nie widziałem, czy jestem tutaj w Polsce odpowiednią osobą, żeby robić film o Herbercie, ponieważ na początku, jak mówiłem, no, ja nie nosiłem Herberta ze sobą ani w latach 80., ani w szkole i dopiero późno go odkryłem, więc no, faktycznie to trzeba było, no nie wiem, się przełamać i się przekonać do tego, mieć troszkę odwagę, odwagi, przepraszam. Ale w stosunku do scenariusza to od samego początku wiedziałem i rozmawialiśmy o tym z Andrzejem, który tuż był jeszcze, no nawet jego książka była nie do końca skończona, więc on jeszcze pracował nad tym, a ta książka ma, to są dwa tomy, no nie wiem ileż, 1500 stron, on spotkał się jeszcze no, z wieloma osobami po całym świecie i ja powiedziałem od samego początku, że na pewno nie chodzi o to, żeby zrobić, ja nie chcę robić filmu encyklopedycznego i nie chcę mówić o wszystkim i musimy wybrać i te wybory muszą być odważne w stosunku do tego kontekstu, w którym jesteśmy my wszyscy tutaj w Polsce, gdzie no niestety każda sprawa, każdy autorytet moralny czy kulturalny jest od razu po prostu musi być tematem jakiejś kłótni czy polemiki, więc no widzieliśmy, że to jest teren zaminowany
ale z drugiej strony, no ja po prostu, to co było najbardziej dla mnie przekonujące, to były te słowa pani Kasi, że pani Katarzyny, przepraszam, że ona chce po prostu pokazać, że on był przede wszystkim humanistą, że był przede wszystkim Europejczykiem z tą bardzo silną kulturą i osobowością polską. I jeden nie idzie przeciw drugiemu, a to jest, no mówiąc bardzo skromnie, to jest to, co ja też czuję i przeżywam już od bardzo dawna i to jest jeden z powodów, dla których tutaj jestem mimo wszystko i dla których mimo wszystko też jestem bardzo, bardzo silnie związany z polską kulturą, z polską po prostu, będąc troszkę z innego też świata. Czyli jak rozumiemy, masz bardzo mocno wryte w serce przesłanie pana Cogito. Mhm. Bardzo ci dziękujemy, Rafaelu, za przepiękny film. Myślę, że to było naprawdę niezwykłe, niezwykłe spotkanie ze Zbigniewem Herbertem. Bardzo państwu dziękuję za obecność. Dziękuję bardzo. I zapraszamy na kolejne seanse Millennium Dogs Against Gravity. Tutaj producentka coś szepcze, Rafaelu. Że zapraszamy na bankiet. W kawiarni po lewej stronie, na górze, zapraszamy na symboliczne poczęstunek.